Jesteśmy po kolejnym odcinku, zawsze w sobotę o 25, telewizyjna dwójka polecamy. Poleca Radio Z The Voice of Poland, a z nami Marek Piekarczyk, jeden z trenerów z TSA. Dzień dobry! Dzień dobry. Serdecznie witam. No właśnie, ja tak sobie myślę, Marku, że jakiś czas temu to w ogóle byłoby niemożliwe, żeby heavy metalowiec w telewizji, w programie rozrywkowym, w takim mainstreamie. Czasy się zmieniają, co? Nie, no po prostu starzeją się gwiazdy popu i sięgają po rock'n'rolla, bo to jest wiecznie młody, starszy pan, który nigdy nie będzie dziadem. I ja zauważyłem w ogóle, że wszyscy używają rock'n'rolla do swoich aranży, tylko takie mylne mniemanie mają, bo nie wiedzą, że rock'n'roll to nie jest tylko wtedy, kiedy jest gitara, przesterowana perkusja i bas. Bo to wszędzie już jest. A co jeszcze? To jest sposób myślenia. A który z polskich artystów popowych jest najbardziej rock'n'rollowy? Tego ode mnie nie wyciągniesz. Zakład? Na pewno nie. Ale Marku, twoja solowa płyta z roku 2009, źródło. Przy okazji tej płyty mówiłeś, że to jest taka płyta, która przeciwstawia się fali wszechogarniającej tandety w muzyce. Minęły 3 lata. Czy tej tandety jest 4 lata? Jest więcej czy mniej? Zawsze jest pełno. Teraz szczególnie nasilenie ten nurt, o którym nie będę mówił teraz, bo nie, na to nie zasługuje. Justin Bieber? Posiada bardzo dobry, nie, nurt taki jest. Rymuje się z Marco Polo? Nie. Ja uwielbiam ją. Zostaw Marco Polo. Ona tu jest. Dajcie spokój. O to chodzi? Pozwólcie skończyć zdanie. Tak, to jest chyba ma super promotorów i biznesmenów. Chyba zainwestowali kiedyś, znowu chcą wygarnąć kasę z biednych kieszeni polskich. No i robią to. Dlatego tak jest silno w tej dziedzinie. Jakoś nie widzę, żeby nasi popowi artyści zareagowali na to ostro. Jedyna reakcja to jest zrobić dobrą piosenkę, radosną i prostą, bez wydziwiania, ale dobrą. No dobra, kto w tym odcinku, oprócz Wojtka Gruszczyńskiego, o którym za chwilkę, zrobił na tobie największe wrażenie z uczestników? No to wiadomo, że Dorota. Właśnie, to może posłuchajmy Doroty. Ciary są. A to jest to, o czym mówisz, że są dreszcze, prawda? Przy takich wykonaniach. Tak właśnie, tak ma być. Znaczy, ty wtedy powiedziałeś, że dostałeś nagrodę, że po 60 masz łzy wzruszenia w oczach. To znaczy, że myślałeś, że już nie jesteś w stanie się wzruszyć? Dostałem nagrodę za to, że nie skręciłem nigdzie w kuszące sztuczne zarośla. Nie otoczyłem się sztucznymi kwiatami i tym całym plastikiem. I nie słucham radia bez przerwy, tak inni. No, przepraszam was, nie gniewajcie się, ale niestety. Nie, ja nie mam na przykład żadnej swojej płyty, także. Wiesz, ludzie zaczęli traktować radio jako tło jakieś takie brzęczące w windach, w sklepach. Aha. Was akurat nie ma tam na południu tak za bardzo, raczej tam inna radiostacja. Pracujemy. Szarogęsi się. Pracujemy nad tym. No, życzę wam tego, bo nie lubię tej wyłączności, którą tam ta radiostacja posiada. Ale wróćmy do Doroty. Ale wróćmy do tego, że powiedziałem to wielokrotnie. Cieszę się. To była moja nagroda za to, że przez te lata nie schamiłem sobie serca tym. Nie zobojętniłem się na muzykę. Jak chcę posłuchać, to sobie włączam to, co kocham i słucham. Po prostu nie robię niczego. Czyli ocaliłeś swoją wrażliwość. Ty sam tak powiedziałeś Dorocie, że nie, powiedziałeś jej, żeby nie dała zniszczyć w sobie tego, co ma. I tak. Pewnie dlatego też Dorota trafiła do twojej drużyny. Radio Z.